Witam Państwa po raz kolejny. Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj przy okazji najnowszego numeru naszego kwartalnika Szkoła Nawigatorów. Ten numer jest poświęcony Ukrainie i ja bym chciał pokazać, żeby Państwo wszyscy widzieli, że te numery są coraz grubsze. Coraz grubsze, ponieważ zarówno teksty archiwalne, które tutaj publikujemy, są coraz obszerniejsze i coraz mniej znane, no, a także autorzy się rozpisali, więc numer jest obszerniejszy niż te wcześniejsze numery. Mogę pokazać dla porównania. To jest numer rosyjski, a to jest numer ukraiński, to jest numer holenderski. Też bardzo ciekawe, no ale proszę Państwa, no, widzimy różnicę, prawda? Więc no, dla porównania, no to jedynie protestancki trzyma fason i jest prawie taki sam. Ale mimo to jest cieńszy. Proszę Państwa, ponieważ ja bardzo nie lubię chodzić utartymi ścieżkami, mnie to drażni, a już powtarzanie tych samych rzeczy, które opowiadają inni, to doprowadza mnie wprost do jakichś drgawek. Nie ma tutaj słowa o Wołyniu, niech ktoś sobie nie wyobraża, że ja zrobiłem numer ukraiński po to, żeby tu umieścić jakieś historie z Wołynia, tak? Ponieważ numer musi być na tyle mocny, żeby wszyscy go chcieli przeczytać, na tyle oryginalny. No, znajdują się tu rzeczy, które wcześniej, jeżeli były omawiane i publikowane, to bardzo dawno temu. Więc najważniejszym tematem tego numeru, który jest, jakby to powiedzieć, zrobiony poprzez tekst archiwalny, jest sprawa zabójstwa namiestnika Galicji Andrzeja Potockiego, o czym już mówiłem w Radiu Wnet. Sprawa opisana przez takiego zapomnianego pisarza polskiego, Aleksandra Jantę Połczyńskiego. Ten jego tekst nazywa się Ucieczka z więzienia i to jest, proszę Państwa, absolutna, totalna demaskacja rozmaitych międzynarodówek. To jest o tym, jak student trzeciego roku filozofii zamordował wicekróla Galicji, najbardziej zaufanego człowieka cesarza Franciszka Józefa, a jak następnie został przez aparat urzędniczy monarchii austro-węgierskiej oraz przez współpracowników różnych tajnych służb oraz tajnych organizacji międzynarodowych wyciągnięty z więzienia, przetransportowany najpierw do Szwecji, a potem do Stanów Zjednoczonych, jak podróżował z paszportem dyplomatycznym po Europie i jak za jego pomocą, jak próbowano tę postać wykreować na bohatera środowiska międzynarodowe i sprzedać tę postać Mirosława Siczyńskiego Polakom jako gwaranta pojednania polsko-ukraińskiego. To jest, proszę Państwa, coś niezwykłego. To jest głębokie niezrozumienie, lekceważenie, bym powiedział nawet pogarda. Pogarda. Ona ma wiele wspólnego z tym, co się dzieje dzisiaj, czyli z tymi polskimi obozami koncentracyjnymi i całym tym sztafarzem wokół rzekomej odpowiedzialności polskiej za zbrodnie niemieckie na terenach okupowanych, bo to jest podobny klimat. Chcecie zgody? No to z Siczyńskim, tak? No więc Polacy, proszę Państwa, nie wyciągnęli ręki ze zgody w kierunku pana Mirosława, a on żył bardzo długo i to jest też ciekawe, bo sprawa Siczyńskiego zahacza o czasy współczesne. On zmarł w 1979 roku, proszę Państwa. W 1979 roku. Byłem już po pierwszej komunii, kiedy zmarł Mirosław Siczyński. To jest naprawdę niezwykłe, bo morderca, zamachowiec, politycznie uwikłany, komunista z przekonań, tak? To jest też dla mnie osobiście bardzo takie no, niepokojące, że mamy Ukrainę, która jest naszym sojusznikiem, która jest, jakby to powiedzieć, w Polsce obecna, tak? I mamy ukraińską doktrynę, ukraińską historię, w której poczesne miejsce zajmuje morderca Andrzeja Potockiego, tak? Dobrze, niech sobie Ukraińcy nienawidzą Polaków, niech sobie stawiają na piedestale rozmaitych z naszego punktu widzenia przestępców. Natomiast ten człowiek, Mirosław Siczyński, przyjechał na sowiecką Ukrainę dwa razy, proszę Państwa, i to już było po Wielkim Głodzie. Więc ja sobie nie wyobrażam sytuacji w Polsce, że ktoś, kto jest świadom ciężkich zbrodni wobec narodu, wita się i rozczulająco gawędzi ze zbrodniarzami. To jest nie do pomyślenia. A na Ukrainie jest.
I Mirosław Siczyński dalej jest uważany za bohatera i kwietniowy miesiąc, kwietniowy dzień, 12 kwietnia jest świętowany jako no, ten dzień tego wyczynu, kiedy on się pozbył w ogóle i sprzątnął ze świata tego strasznego polskiego pana, który gnębił ukraiński lud. To są ponure historie, proszę Państwa, no ale tu je przywołujemy. Ale nie samymi ponurymi historiami żyjemy i nie wysuwamy samych tylko oskarżeń pod adresem braci naszych ze wschodu, bo ja przedziwny sentyment czuję do pułkownika Jana Gerharda. On się może wiąże z tym, że jako bardzo młody człowiek przeczytałem książkę Łuny w Bieszczadach, nie byłem nią szczególnie jakoś zachwycony, ale że Jan Gerhard to był bardzo dobry autor, może nie wybitny, ale na pewno dobry, na pewno lepszy niż Ryszard Kapuściński, to bez dwóch zdań. Jan Gerhard, proszę Państwa, jak pamiętamy, a może nie pamiętamy, został zamordowany w okolicznościach nader tajemniczych. A jeden z jego, z tych ludzi, którzy go zamordowali, twierdził, że dokonał tej zbrodni, zasztyletował pułkownika Wojska Polskiego Ludowego, w dodatku Żyda, proszę Państwa, w 1971 roku w prywatnym mieszkaniu przy Grzybowskiej zamordowano pułkownika Jana Gerharda. Że dokonał tej makabrycznej zbrodni dlatego, ponieważ pułkownik Gerhard tak naprawdę był odpowiedzialny za śmierć wybitnego polskiego patrioty. A kogo? No jak to? Karola Świerczewskiego. Więc w roku 1971, na 8 lat przed śmiercią Mirosława Siczyńskiego w Ameryce, dokonuje się zbrodni na pułkowniku Gerhardzie, który opisał jak to, ale nie wymieniając nazwiska, opisał zamach, jakiego ukraińska powstańcza armia rzekomo dokonała na Karola Świerczewskiego. Natomiast ponoć w książce Albina Siwaka, ja tego nie wiem, bo nie czytałem tej książki, ale znam tę opowieść z drugiej ręki, zacytuję ją. Albin Siwak rozmawiał z jakimś wysoko postawionym wojskowym i ponoć było tak. Tych zamachowców bardzo szybko schwytano. Bardzo szybko. I oni w ogóle nie czuli, jakby to powiedzieć, że znaleźli się w sytuacji kłopotliwej. Byli bardzo pewni siebie i niewystraszeni. Wojsko Polskie Ludowe nie zrobiło na nich wrażenia stosownego. Jeden z nich, kiedy przesłuchiwano ich po kolei, wkroczył do tego pomieszczenia, gdzie tych przesłuchań dokonywał późniejszy rozmówca Albina Siwaka, usiadł na krześle niepytany, następnie odkręcił obcas, z tego obcasa wydobył karteczkę z licznymi pieczątkami, na której było napisane, że takich to a takich obywateli należy odprowadzić do granicy ze Związkiem Radzieckim i tam pozostawić. Nie wiem, czy to jest anegdota, czy to jest prawda. W każdym razie ja to już usłyszałem po opublikowaniu tego numeru, także tej anegdoty Państwo tu nie znajdziecie, ale zachęcam do sięgnięcia do pism pana Siwaka, których ja mówię, nie czytałem, słyszałem to z opowieści i przekonania się naocznie, czy tak rzeczywiście to opisał. No, w każdym razie tak jest, że zarówno okoliczności śmierci pułkownika Gerharda, jak i te wszystkie relacje dotyczące zamachu na Waltera, no jasno wskazują, że po prostu pan generał, minister obrony już tak nawywijał i zaczynał spożywać alkohol w takich ilościach, że towarzysze radzieccy obawiali się, że on może rzeczywiście powie, jak to było w tej Hiszpanii. I postanowili się go pozbyć, co też i się dokonało, prawda, pod Jabłonkami, o czym wszyscy wiemy, bo chyba każdy był jako dziecko wieziony do tych Jabłonek i pokazywano mu pomnik Karola Świerczewskiego tam właśnie w tym miejscu, gdzie dokonano zamachu. Proszę Państwa, żeby nie było za ponuro, mamy tu jeszcze zupełnie fantastyczny tekst, który tylko i wyłącznie dzięki mojemu uporowi i zawziętości się tutaj znalazł. W tym numerze. Proszę Państwa, to jest opowiadanie napisane przez człowieka nazwiskiem Charles Merrill. Charles Merrill to był nie byle kto, bo on zmarł, proszę Państwa, w zeszłym roku jesienią w Nowym Targu. W Nowym Targu. To był amerykański multimilioner. Amerykański multimilioner umiera w prywatnym mieszkaniu w bloku w Nowym Targu. Wieść ta, proszę Państwa, przemknęła przez wszystkie media jak meteoryt i zgasła gdzieś za horyzontem.
Ja oczywiście zauważyłem to. Nie chcę powiedzieć tutaj, że ja wszystko widzę, bo wiele rzeczy nie widzę, ale widzę dużo. Więc jak usłyszałem, że ktoś taki istniał, natychmiast wydałem stosowne polecenia, żeby szukać różnych rzeczy związanych z jego nazwiskiem. Okazało się, że to był nie dość, że multimilioner, to jeszcze agencja CIA, a do tego pisarz. Zostawił fantastyczny tom opowiadań, z którego ja wybrałem jedno. Ten tom nosi taki sam tytuł jak to opowiadanie. Nazywa się owo opowiadanie i ten tom Wielki Ukraiński Ruch Partyzancki. To jest coś absolutnie fantastycznego. Wielki Ukraiński Ruch Partyzancki. Ono jest tutaj. Zleciłem tłumaczenie, nie mając pojęcia, o czym jest to opowiadanie, i myślałem, że dokonam tam jakichś niezwykłych demaskacji. Dokonałem, ale innych niż zamierzyłem. Proszę Państwa, to jest historia o oszustach, którzy próbują się jakoś odnaleźć. Oszuści z Europy Wschodniej, umówmy się, tak? I oni wymyślają wielki ukraiński ruch partyzancki, którą to gawędą uwodzą bogatych teksańskich milionerów. Dzieją się tam rzeczy naprawdę niezwykłe w tym opowiadaniu, bo Charles Merrill był prawie tak samo dobrym autorem jak pułkownik Gerhardt. A może nawet lepszym. Tylko, no, ja nie chcę tutaj umiłować tłumaczce nic, bo bardzo ładnie to przetłumaczyła, ale to ktoś znający angielski musiałby ocenić, jak to wygląda. Opowiadanie jest świetne. Historia znakomita, a co jest najważniejsze? Charles Merrill to jest ten pan, proszę Państwa, który z ramienia służb amerykańskich sponsorował rozmaite inicjatywy emigracyjne. Na przykład Jerzego Giedroycia albo Czesława Miłosza osobiście. No więc, proszę Państwa, skoro mamy to urzekające, przezabawne, no ale też demaskatorskie opowiadanie o wielkim ukraińskim ruchu partyzanckim, które napisał człowiek finansujący polskiego noblistę, a także najwybitniejszego polskiego emigracyjnego myśliciela, to jedna myśl nam w głowie kiełkuje. Za co oni nas do ciężkiej cholery uważają? To już sobie sami Państwo będziecie musieli odpowiedzieć na to pytanie po przeczytaniu tego numeru nawigatora. Za co oni nas uważają? No, my uważamy Charlesa Merrilla za wielkiego przyjaciela Polski, natomiast no, Charles Merrill miał zapewne swoje zdanie na temat Polski, Ukrainy, wielkiego ruchu partyzanckiego oraz publikacji i poezji w językach wschodnich dostępnej na rynkach Europy Zachodniej i Ameryki. Ja może jeszcze przeczytam spis treści, proszę Państwa, bo tu są ważne inne teksty. Napisałem taki wstępniak, który się nazywa Czas Patriotów. On jest bardzo drastyczny, bo napisałem w nim, że wszyscy, którzy nachalnie domagają się od ludzi postaw patriotycznych, to albo oszuści, tacy jak bohaterowie książki Charlesa Merrilla, albo przestępcy, tacy jak pułkownik Gerhardt. Więc chyba trzeciej możliwości nie ma. Póki co. No więc mamy tak. Gabriel Maciejewski, Czas Patriotów, Charles Merrill, Wielki Ukraiński Ruch Partyzancki, Kamil Przyłuski, Jan Gerhardt. Opowiadanie, po prostu tekst na temat Jana Gerharda. Bardzo, bardzo polecam. Mamy fragmenty prozy Jana Gerharda. Ja wybrałem, proszę Państwa, specjalnie takie fragmenty prozy Jana Gerharda, gdzie było o tym, jak Sotnia Chrynia jest wizytowana przez dwóch brytyjskich korespondentów. Mamy bieszczacką zimę, mokrą, pada deszcz ze śniegiem, w chałupie stoi samogon na stole i ogórki, dookoła sami banderowcy, a do tego pomieszczenia wchodzi dwóch owiniętych w futra brytyjskich korespondentów prasowych. I oni robią wywiady z Chryniem, z jego żoną, a jeden nawet ucina sobie romans z tą żoną. O, tak było. Krystyna Murat, Kazimierz III Wielki, powtórne zajęcie Rusi 1366, Rafał Czerniak, jak Chmielnicki pod Dunkierką Francję uratował. To jest ważny tekst, proszę Państwa, bo to jest taki mem a propos wielkiego ukraińskiego ruchu partyzanckiego. Mamy wielką ukraińską legendę o tym, jak to kozacy zostali zwerbowani przez ambasadora francuskiego w Rzeczpospolitej i przetransportowani bez wiedzy króla, sejmu, senatorów i hetmanów pod Dunkierkę i tam pomagali królowi Francji walczyć z hugenotami. Proszę Państwa, to jest fantastyczna fikcja i ponoć tam Ataman Sirko nawet brał w tym udział, a nie dość, że brał udział, to nie na lądzie, ale na morzu. Opływał tę Dunkierkę i ostrzeliwał
ją z armat, który zapewne sam własnoręcznie odlał razem z kozakami i tam też przewiózł do tej Dunkierki. Więc bracia nasi ze wschodu wierzą w to wszystko. Ale teksańscy milionerzy wierzyli w wielki ukraiński ruch partyzancki, proszę Państwa. Rafał się z tym rozprawia i demontuje tę narrację. Na elementy pierwsze to rozkłada i na koniec dowiadujemy się, jak to było z tym atamanem Sirką na morzu. Jolanta Gancarz, pewny niepewny kres żywota ludzkiego albo paradoksy życia Jaremy. Polecam, bo ja Jolę namawiam na napisanie biografii Jaremy, ale ona ma za dużo zajęć i nie wiem, czy się kiedyś zdecyduje na to, ale miejmy nadzieję. Adam Kulewski, nasz współpracownik z zaprzyjaźnionego wydawnictwa Rewasz, napisał tekst Mity na temat Jaremy Wiśniowieckiego. To jest tekst na podstawie takiego materiału ukraińskiego, który pan Adam odnalazł. Szymon Modzelewski. Maksym Krzywonos, Kozacy i rewolucja roku 1648. Szymon z kolei rozmontowuje tę kwestię, czy Krzywonos był najemnikiem z Europy Zachodniej, czy był jakimś rodzimym wynalazkiem i gdzieś tam się na kamieniu podolskim jakimś czy innym urodził. Jacek Drobny zabrał się za Iwana Mazepę, który po prostu i za całą sprawę hetmanatu, tak, którą Ukraina żyje, sprawę hetmanatu, który był naładowany pieniądzem, to możemy, ja tu może wprost powiem, że hetmanat to był taki organizm, mówię o hetmanacie mazepińskim XVIII-wiecznym, naładowany pieniądzem, natomiast normalnie francuska agentura, tak, żebyśmy nie mieli złudzeń. Jacek Drobny, kozak, który zakiwał się na śmierć. Jan Kołodyński alias Iwan Mazepa. Wojciech Lipski, czy może zabijać na lądzie? Nie czytałem tekstu Wojtka, od razu się przyznam, więc nawet nie będę próbował go streszczać, a zresztą dzisiaj dopiero odebrałem nakład, więc też nie miałem czasu. Marian Powrotnik, to jest pseudonim, nie powiem czyj. Dwa królestwa błogosławionego Grzegorza Chomyszyna, biskupa Stanisławowa i męczennika. O biskupie Chomyszynie nigdy za dużo. Mam nadzieję, że jeszcze do tego tematu będziemy wracać. Bardzo obszerny i ciekawy tekst. Juliusz Wnorowski, grób czy kopiec, święty Piotr Mochyła, jako postać kontrowersyjna pozornie. Bardzo też ważny tekst, trzeba go będzie pogłębić, bo sprawa Piotra Mochyły, czyli człowieka, który założył, zrobił know-how dla Ukrainy tak naprawdę, tak, i który dzisiaj chyba nie znajduje, nie cieszy się takim zainteresowaniem jak ataman Sirko, jego wyczyny pod Dunkierką, mimo że powinien. Piotr Mochyła, który zorganizował Akademię Kijowską na wzór jezuicki i który wykształcił ukraińskie elity, bez czego nie byłoby ani dzisiejszej Ukrainy, ani w ogóle żadnej tradycji, tak, do której oni się odwołują. Natomiast jak ten Piotr Mochyła jest tam traktowany, no to już jest rzecz do dyskusji. Tak? Mam nadzieję, że kiedyś do takiej dyskusji dojdzie, a być może kiedyś się spotkamy z jakimiś ukraińskimi tutaj kolegami i się może trochę pokłócimy. Dobrze by było. Może aż tak strasznie nie będzie, ale warto by było porozmawiać inaczej niż oficjalnie, ale też nie tak za bardzo nieoficjalnie, prawda, bo też żeby się nie okazało, że tu jakieś koncyliacyjne sprawy się wdały i nie możemy wyjść z tego lokalu o własnych siłach. Proszę Państwa, Szkoła Nawigatorów poświęcona Ukrainie, mam nadzieję, że na tyle kontrowersyjna, żeby wszystkich zadowolić i na tyle inna od tych standardów, które są ogrywane w przestrzeni publicznej, żeby wszystkich zaskoczyć. Bardzo dziękuję, do następnego spotkania.